Piosenka tygodnia w Radiu Maryja. Piosenka w radiu, w Radiu Maryja. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja. Piosenka w radiu, w Radiu Maryja. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja. Hej, witam was ludzie, powracamy z serią Free to Play. Dawno jej nie było, pamiętam gdzieś chyba około do roku. Aczkolwiek na pierwszy ogień idzie Loadout, gra darmowa na Steamie. Bardzo fajna, przyjemna. I na początku powiem pokrótce o opcjach. Mamy opcję rusznikarstwo, czyli tworzenie broni. Mam tutaj różne broni typu na przykład, tutaj nie wiem, usunąć i nie usunąć. Rakietę usunę, bum bum. Dostosuj. Mam opcję tak, wyrzutnia, strzelba, broń pulsacyjna albo laser, na przykład tu mam strzelba, wyrzutnie, broń pulsacyjną lub po prostu laser. Możemy tutaj dowolnie modyfikować kolby i tak dalej, i jest to bardzo fajna rzecz, można tutaj kupować oczywiście za punkty, no i tak, wyposażenie. Mamy sobie tutaj bohaterów, możemy tam wybierać, mam tutaj Axela oczywiście. Jest jeszcze T-Bone, jest jeszcze Helga i tutaj tam mój utworzony taki testowy. Możemy tutaj dowolnie wszystkie rzeczy modyfikować. I możemy mieć dwie bronie aż na raz. Mam tutaj garderobę, możemy dowolnie tworzyć. Wejdźmy może na Axela, zastosuj. Rzeczy możemy kupować, ale to już są za takie punkty premiowe. Premiowe, dobrze mówię, nie wiem. Że trzeba płacić za prawdziwe pieniądze, albo nie wiem, w jakiś inny sposób je zdobyć. Nie ma opcji zdobycia ich w grze, tak ogrając po prostu. Ja dostałem koszulkę od Alienware, taką fajną akurat, mi się podoba. I tyle. Jeszcze chyba dostałem tutaj coś od... jakiś taki darmowy... nie wiem, albo nie. Ale nie, na pewno coś dostałem jeszcze takiego. Dokładnie, pobity. Że mamy skina, jakbyśmy byli pobici. Mam schowek, no czyli takie tam profil ogólnie. Drzewko rozwoju. Możemy dowolnie tutaj naszego budować bohatera pod to, jak chcemy nim grać. Sklep, no to oczywiście, jak w grach free to play. Ale grajmy może. Walcz. Weźmy sobie tryb normal. Co jest tutaj? Jest? Sobie to zwanaczącymi graczami o podobnym poziomie umiejętności lub pytań komputerowymi. O, dokładnie. Z zwykłymi graczami. Bez już ludzi oczywiście. Znajdź mecz. Szukamy rozgrywek. Szukanie meczu, pamiętam, że tutaj mieli czasami problem z serwerami i wyszukiwało dość długo, ale miejmy nadzieję, nie... o, mamy nadzieję, dobrze. Nam zostało to wybrane. Gotowy. Widzimy, jest to 80 sekund aż. Dużo, jakby cholera. Szczelina w nocy albo zniszczony alfa. To jest mapa alfa. Ja bym chyba nie wiem, no osobą. No ja jestem ready. 4 na 7. Jeszcze jeden, dobrze. No to tak, żeby tutaj nie siedzieć minutę. Przejdźmy może do wyposażenia. Możemy mieć tutaj, aż jak widzimy, 5 razy 2, czyli 10 slotów postaci i różnego typu broni. Ja mam tutaj broń na proch. Pierwsza moja broń to jest właściwie. I tutaj druga jest na prąd, która po prostu razi wrogów strumieniem prądu. Ale już poczekajmy tutaj. Oho. Czekamy. 20 sekund oczywiście. Loadout się pojawił już chyba dość dłuższy czas temu na Steamie dostępny, jest to naprawdę fajna gierka. Coś a la Team Fortress, aczkolwiek myślę, że jednak Team Fortress prowadzi. Choć Loadout jest również bardzo przyjemny i jest o wiele szybsza akcja moim zdaniem. Jak widzimy wszyscy Axelam, jedna Helga jest tylko. Zawody za 3, 2, 1, jadę.
Myślę, że sobie rozegram dzisiaj dwa mecze, w zależności jak będą długotrwały. I w tych meczach postaram się pokazać, jak to tam wygląda, czy gra jest fajna, czy gra nie jest fajna. Moim zdaniem ciekawa produkcja, szczególnie, że jest free to play. I free to play, ale to free to play nie jest takie wcale rażące, że nie wiem, żeby dosłownie móc grać, trzeba i tak płacić, jak to na przykład było w Battlefield Heroes, że dostawaliśmy ujową broń na początek i później za lepszą to to albo za te punkty wypożyczaliśmy, a żeby dostać na stałe trzeba było płacić normalną kasę. Tak, tutaj akurat nie jest, możemy bardzo fajnie sobie pograć. Ładowanie, ładowanie oczywiście. To poczekam tak, żebyście tutaj nie czekali się, nie gapili na to. I w tym momencie witamy ponownie. Możemy wybrać sobie swojego setupa. Ja oczywiście wybrałem. Jest, mamy First Blooda. Jest, mamy drugiego. Tu mam oczywiście ammo, już dwa kile na nasze. Nie spojrzałem, jaki to tryb jest. Tryby są. Aczkolwiek z tego... Ojej. Tutaj drużyna potrzebuje pomocy. Jak widzimy, sterowanie jest TPP. Jest. 3-0. No dokładnie tak. Zdobyłem punkt. Wow, super. Aha, ja już wiem, o co chodzi. Trzeba zbierać te rzeczy i gdzieś przynosić. Dokładnie tak. Nie ogarnąłem. Tylko nie wiem, gdzie to trzeba przynosić. Czekajcie, jak to się podnosi jakoś? Nie wiem, jak to się podnosi. Albo gdzie się to nawet wrzuca, jakby coś. Aha, jak to się... Co jak... Oła, kurde, głupi jestem. Zabiłem się sam oczywiście. Więc nie liczymy tego kina może. Nie wiem, jak to się podnosi. Oj. Oj. Ja może już nic nie będę klikał. Mam tu jakichś przeciwników w ogóle, bo tak coś pusto. No dobrze. Aha! E się to podnosi, okej. E się podnosi i tak się to rzuca. Okej, już teraz rozumiem. Neogar po prostu. No teraz tylko asysta niestety. No. Ojej, no tutaj już mnie niestety rozstrzelał. Respawn i użyjemy myślę, że drugiej broni. Już rażącej prądem. Ojej, już mnie ciulają na dzień dobry. Oj, zebrałem przez pomyłkę tamto. A tam się ukrył. No. Nie szczyloj do mnie jak nie umiesz. Lewomyszkiem. No i tego nie mogę na przykład podnieść. No i co? No nie mogę. Dobrze. Jak widzimy w lewym górnym rogu mamy pasek życia i w... No, samobójstwo, pomoc w samobójstwie, dziękuję. Pasek życia, on spada jak otrzymujemy obrażenia, to jest oczywiście oczywiste, oczywista oczywistość. W prawym górnym rogu mamy mapę.
Możemy oczywiście, oj, przybliżać i oberwaliśmy nieładnie. Musielibyśmy też szybko skoczyć po apteczkę. Pamiętam, że tutaj gdzieś była. Te odgłosy są bardzo fajne. Te apteczki możemy zbierać tylko rozłożone na mapce. Albo tak jak to właśnie było w Team Fortress, miał medyk ten karabin, który tam leczył. Mamy. Przydałaby mi się apteczka, nie ukrywam. Oj. Szczelają, Niemcy szczelają. No niestety. A, wziął moją broń. Czuję respekt. Jak widzimy, te tryby są dość długie i nudne. Na 4 osoby tutaj obecnie to jest bardzo nudne. Aczkolwiek szybko tutaj to dokończymy, zobaczymy. Łatwiej by było, gdybym ogarniał, o co chodzi. Mamy Survivor. Oj, mam problem. Tu już niestety nie ma apteczki, bo ją zużyłem. Ale tutaj jest. Zdrowie nie odnawia się natychmiast, tylko troszkę trzeba poczekać. Oj, i to jest bardzo fajna rzecz, bo nie ma opcji, żeby po prostu ktoś sobie biegł i od razu potrafił przeżyć moje. Choć tutaj się chyba od razu odnowiło, nie wiem. Nie spojrzałem. A tam jest Bulbasaur. Oj, rakieta. Oj, samobójstwo niestety. Oj, ale jak widzimy, no to ich jedziemy i to równo 1700 do 500 i nie ma co. Jak już powtarzałem, gra jest bardzo fajna, przyjemna. Graficznie to taka troszkę Borderlandsowa. Ten promień jest o tyle fajny. Jest o tyle fajny, że w momencie, kiedy trafimy przeciwnika, on... Kurde, on sobie wziął zdrowie, tylko nie ma tutaj nigdzie za bardzo. To on może się rozdzielić na pozostałych wrogów. Oj, szybko do apteczki. No niestety, przegrałem, jak to jest oczywista rzecz. W walce na bliski dystans raczej leżę. Lepiej tam gdzieś na daleko właśnie z tego. Ogólnie to wygląda jak takie tylko bronie, że można szybko strzelać. Aczkolwiek można łatwo zrobić z takiej broni snajperkę. Dołożyć celownik i będzie snajpera, jak się patrzy. Ha, mamy cię. Ładnie. D2-0. Są już tylko nasi. Nie wiem, coś nie mogę podnosić. Tego. O właśnie. Ciekawa rzecz, którą akurat teraz zauważyłem. W momencie, kiedy otrzymamy obrażenia, to widzicie, oko mi tylko lata. Nie mam głowy. Bardzo fajna rzecz. No, jeszcze jeden i wygrywamy. Wygraliśmy oczywiście, jak widzimy. Ja tam troszkę obstrzeliwałem, nie przyłożyłem się, jeśli chodzi o noszenie minerałów. GG oczywiście, tam jestem ja. Jakbym wiedział, jak się tańczy, to bym teraz jakiś taniec radości zrobił. Nie wiem, może dance? Nie dance. Jak widzimy, 9 do 5 jest fajnie. I widzimy się w następnym meczu, oczywiście. I widzimy się w drugim meczu. Pominąłem wam po prostu czekanie 80-sekundowe w lobby. 2, 1, go.
Ojej, no niestety teraz ja przegrałem. Od razu. No cóż się zdarzyło. Poprzednio ja wygrałem, tym razem ja przegrałem. Teraz z tego co widzę jest to zwykły deathmatch. Drużynowy. Mapa camping przy camping. O, jakiego węgorza odstawię. Teraz węgorz. Ojej, strzelają do mnie, strzelają. Co to dla mnie jakieś mają armory specjalne? Ojej, pomóżcie drużyno, nie bądźcie pierdołami, które nic nie potrafią robić. Szczulajcie do nich. No i przegram oczywiście. Jezu, a to jest głupie, jak które oni mają manewale. Albo moja drużyna jest upośledzona. Albo nie wiem. My kurde, gdzie wy tam biegacie? Weźcie, my się zbierzmy w kupę. Zaraz znowu wyskoczę z tą tarczą i będzie dupa. O. Ojej. Ojej. Kurde, no co jest? Nie, ten mecz zdecydowanie nie idzie. Mógłbym sobie zmienić wyposażenie na Bum Buma. Bo tu widzę, że właśnie chyba w ten sposób trzeba będzie grać z nim. Bo na bliski oni sobie jakieś tarcze mają i nie wiem jak za bardzo to skontrolować, bo to... Da się... Oj, nie da się tu kucnąć, zapomniałem. Może tylko skakać od razu. Albo dwukrotnie W, albo kontrolem. Biegam oczywiście shiftem. Oj. Ponownie grenades. Co by tu sobie robić? Aha, kamperka, okej. Okay. Mamy jeden padł. No i niestety ja też padłem, ale okej. Okay. Jak widzimy się jaram tam. Chodem to ja chciałbym teraz nie zmienić oczywiście do tego Bum Buma, aczkolwiek nie ma takiej opcji. Podczas gry. To jest oczywistą sprawą oczywiście. Oczywistą sprawą oczywiście, nie wiem, też mam coś z tym oczywiście. Jest. Mamy pońca. Oj, co to tutaj jest? Wow. Nie wiem, chyba sobie tylko wezmę. Oj. Strzelają. Nie no, oni sobie zbyt dobrze to jest, rozstawiają się. Nie no, ja zrobię jak oni. Jakoś fajnie grałem sobie drużynowo, u nas to tak każdy biega co chce. No gdzie jesteś chłopie? No tutaj jesteś, no to ja będę biegał za tobą, okej? Okay? Roger, z tego co dobrze wziąłem. Pomagam ci. Ojej, no z całym prądem. Wow. Biegnijmy tutaj może i zgangujmy tamtego, co sobie siedzi tutaj właśnie strzela z bumbumów. No, gdzie ty, Rzech jest? Tutaj Rzech jest.
No, tym razem padłeś. Sobie odładujemy troszkę życia. I tu mi pewnie zaraz ktoś zastrzeli. Tak podejrzewam. Aczkolwiek ja myślę, że powinni troszkę dodać większą ilość graczy, żeby było po 8 na przykład w drużynie, bo 4 to jest oczywiście mało. Tutaj ich mieliśmy, nie może sobie tam apteczki użyć. Nie wiem, gdzieś tutaj był. O, jest. Mam go, ale ledwo co. Już mi mózg widać. Ale masz mały mózżdżek. Apteczka, give mi apteczka. Jest, jest apteczka. Ile mi zdrowia odładuje? Ojej, zapomniałem, że teraz jest 2 kości. Dobra, mamy. Mamy następnego. Ale działko mi się przegrzewa. Zabicie. Dociulamy każdego. No powoli, powoli tutaj nam idzie. Aczkolwiek myślę, że aż tą grę przegramy. Bo to jest raczej takie, jest tam sobie powolne. Oj, no weź mnie tutaj troszkę pomóż, gościu z drużyny. My jesteśmy w jednym teamie, nie? Ja tutaj poczekam, na nich się skampię. Jest, mamy. Jeden za jeden. Respawn. Mapy są naprawdę fajne, podobają mi się, są oni tutaj zrobione. Jest, mamy wsparcie. Właśnie na górze widzimy nad zdrowiem i jak nam się broń przegrzewa. Tam idą procentowo. Jest, mamy. Patrz, tego nie przeżyjemy. No dokładnie, to się rzucamy w pogoni. To nam klient biegnie. Mamy go. Oj, lag. Teraz to dosłownie miał laka gość. Ale my gramy w osłabieniu, jest nas jednego mniej. To dlatego przegrywamy, bo jest nas jednego mniej. Nie, przegrywamy, bo jesteśmy chujowi. W moim przypadku większą skuteczność ma broń z prądem. No, jeden za jeden. Ma broń z prądem, ponieważ ją ulepszyłem sobie.
Gdzie myśmy tutaj to mieli? Tam odmówiono ci. Oj. Mogę tu skoczyć? Nie mogę. Leżdż. Leż sobie z granatem. HKS. Jak widzimy, to są ludki oczywiście. O, już następni klienci. No i gościu gdzieś spadł. No, zginął, to było oczywiste. Przegrana. Jedną grę wygraliśmy, jedną grę przegraliśmy. Jak widzicie, gra jest naprawdę fajna, można się przyjemnie pobawić. No, tutaj drużyna przeciwników tańczy. Naprawdę fajna gierka, szczególnie że darmowa. Można w nią przyjemnie pograć. Zdecydowanie polecam, żebyście sobie ją pobrali i spróbowali. Naprawdę jest tutaj dużo fanów. Według mnie powinni jeszcze troszkę, mówię, rozszerzyć ilość graczy. Aczkolwiek jest ok. Ja tą grę polecam, podoba mi się. To tyle w dzisiejszym free to play. Widzimy się w następnym. Podejrzewam, że również niebawem, gdzieś w okolicach tygodnia, maksymalnie dwóch. Bo mam dla was coś jeszcze, co to nie będę spoilerował. Hejos na dziś.